I zgodnie z wcześniej dokonaną zapowiedzią, dzielnego kawalera prosimy, aby wystąpił tutaj na środek proskienium. Zapraszamy. Pięknie ubrany garnitur. Idealnie, nie? Stajemy bokiem do widowni po to, aby uklęknąć na jedno kolano. Uklęknij. Teraz będziesz pasowany na rycerza. Szlachetny przedstawicielu szkoły podstawowej Władysława Orkana w Chabówce. Pasuje cię na laureata i szkołę twoją i współtwórców tego wybitnego dzieła, które te trzecie miejsce zajęło, na laureata konkursu Patria Nostra. Proszę panie doktorze na wręczenie szabli. Następuje wręczenie pamiątkowej szabli. Wspaniałe nasze Polskie kultywowała, żeby tą szablą, żebyście nie musieli nigdy walczyć, ale żebyście tak mądrze postępowali, aby Polska nie musiała już nigdy walczyć, a była wspaniała i kochała nas i my. Teraz prosimy panią prezes Fundacji Patria Nostra o przekazanie szkole czeku o wartości łącznej 1200 zł. To są nagrody finansowe ufundowane przez naszych znakomitych patronów i mecenasów Narodowe Centrum Kultury oraz Ministerstwo Kultury Narodowej, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Dziękujemy wam, kochani. Dziękujemy. Teraz otrzymacie kolejne nagrody. Jest ich aż tak dużo, że